buty Prada, torebka Dolce, korona Dolce, Dolce Gabbana oczywiście. Materiał na suknię też Dolce, ale szyta przez moją krawcową według projektu Ani Zeman, mojej stylistki. Czy to znaczy, że pani nie wypożycza? Właśnie nigdy nie wypożyczam, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby pożyczać torebkę czy buty, ale może dlatego, że ja nie jestem taką osobą, taką celebrytką, która 3 razy w tygodniu obskakuje jakieś imprezy, więc zjawiam się rzadko i wtedy lubię błysnąć. No właśnie koronę kupiłam w lipcu w Londynie i właśnie pod tą koronę była cała reszta kupowana i dobierana. Może pani zdradzić, ile taka korona kosztuje? No nie, nie. A też nie mogę zdradzić, ile torebka kosztuje, bo więcej niż korona.